Majowe, dziesiąte już spotkanie ze świętym Janem Pawłem II, poświęcone będzie osobie świętego papieża, jako papieża przebaczenia, pojednania i nadziei. Maj, miesiąc maryjny, miesiąc ważnych wydarzeń patriotycznych, kościelnych, narodowych i rodzinnych. Przypomnijmy, 2 maja święto flagi narodowej, 3 maja święto narodowe, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja, a także święto Matki Bożej Królowej Polski. 13 maja Matki Bożej Fatimskiej, to święto w kontekście zamachu na życie Jana Pawła II ma szczególną wymowę. 13 maja to rocznica zamachu na życie Jana Pawła II. 18 maja urodziny Karola Wojtyły, Jana Pawła II. I 26 maja Dzień Matki. W tym pięknym miesiącu, w którym cieszymy się z narodzin świętego Jana Pawła II, świętujemy jego urodziny w różnoraki sposób, czcimy jego pamięć. I w tym miesiącu chcę zwrócić Waszą uwagę na tragiczne wydarzenie, które kieruje nasze myśli ku wartościom nieprzemijającym, takim jak przebaczenie i pojednanie. A taki przykład pozostawił do naśladowania nasz święty papież. 13 maja 1981 roku o godzinie 17:19 podczas audiencji generalnej na placu świętego Piotra w Rzymie Jan Paweł II został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Akcze w brzuch oraz rękę. Jak ustalili śledczy, Akcza celował w jego głowę, ale wtedy Jan Paweł II schylił się do małej dziewczynki i wziął ją na ręce. Rannego papieża przewieziono do kliniki Gemelli, gdzie poddano ciężko rannego Ojca Świętego 6-godzinnej operacji. Do pełni zdrowia jednak po tym zamachu nigdy nie wrócił. Jan Paweł II wierzył, że to Maryja go ocaliła, o czym mówił. Czyjaś ręka strzelała, inna ręka prowadziła kulę. Niewątpliwie uratowanie z zamachu było cudem. Niektórzy uważali, że papież swoje cudowne ocalenie zawdzięcza Matce Bożej Częstochowskiej. Jednak papież jednoznacznie dziękuje Pani Fatimskiej i w rok po zamachu przybywa do Fatimy w Portugalii. Tak więc przybywam tu dzisiaj, gdyż dokładnie tego samego właśnie dnia ubiegłego roku na placu świętego Piotra w Rzymie podjęto próbę zamachu na życie papieża, co w tajemniczy sposób zbiegło się z rocznicą pierwszego objawienia w Fatimie, które miało miejsce 13 maja 1917 roku. Wydaje mi się, że w zbieżności tych dat rozpoznaję szczególne wezwanie, by przybyć na to miejsce. Tak więc jestem tu dzisiaj. Przybyłem, by podziękować w tym miejscu, które Maryja zdaje się wybrała dla siebie w sposób szczególny. I dalej mówił papież. Pragnę powiedzieć wam w zaufaniu. Kiedy przed rokiem na placu świętego Piotra miał miejsce zamach, gdy odzyskałem świadomość, moje myśli pobiegły natychmiast do tego sanktuarium, ażeby w sercu Matki Niebieskiej złożyć podziękowanie. We wszystkim, co się wydarzyło, zobaczyłem i stale będę powtarzał szczególną matczyną opiekę Maryi. A że w planach opatrzności nie ma przypadków, zobaczyłem w tym wezwanie i kto wie, przypomnienie orędzia, które stąd wyszło. Dzisiaj kula zamachowca znajduje się w koronie statuły Matki Bożej Fatimskiej. Za swoje czyny Akcza odbywał karę przez prawie 20 lat we włoskich więzieniach, po czym na prośbę papieża został ułaskawiony. Musimy pamiętać, że papież 27 grudnia 1983 roku odwiedził tureckiego zamachowca w więzieniu w Rzymie, wybaczył mu strzały, jakie do niego oddał Ali Akcza na placu świętego Piotra. Ten gest papieża, odwiedziny zamachowca we więzieniu, wybaczenie mordercy
i prośba o jego ułaskawienie mają dzisiaj dla nas szczególne znaczenie. Ten święty papież zostawił dla nas wymowny znak, zachętę do przebaczania i pojednania nawet z największymi wrogami. Mówił: przebaczenie świadczy o tym, że w świecie jest obecna miłość potężniejsza niż grzech. Przebaczenie też stanowi podstawowy warunek pojednania, nie tylko w stosunku Boga do człowieka, ale także w stosunkach wzajemnych między ludźmi. Świat, z którego wyeliminujemy przebaczenie, może być światem zimnej, bezwzględnej sprawiedliwości, w imię której każdy będzie dochodził swoich praw w stosunku do drugiego, a drzemiące w człowieku egoizmy różnego gatunku mogą albo zamienić życie i współżycie w ludzi w system ucisku słabszych przez silniejszych, albo też w arenę nieustannej walki jednych przeciw drugim. W dzisiejszym świecie, dalej mówił papież, coraz większa jest potrzeba pojednania i przebaczenia. W orędziu na Wielki Post dałem wyraz tej powracającej tęsknocie za przebaczeniem i o pojednaniem. Kościół, opierając się na słowie Chrystusa, głosi przebaczenie i miłość nieprzyjaciół. Czyniąc to, jest świadom, że wzbogaca duchowe dziedzictwo całej ludzkości o nowy sposób budowania relacji z bliźnimi. Sposób niełatwy, ale sposób, który niesie wielkie nadzieje. Konieczność przebaczenia i pojednania staje się fundamentem pokoju i zgody w rodzinach, w narodzie, w społeczeństwach i wszędzie tam, gdzie panuje niesprawiedliwość, przemoc i niezrozumienie. Jan Paweł II głosił: nie ma pokoju bez sprawiedliwości. Nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia. Apelował do nas wszystkich: uzdrówcie rany przeszłości miłością. Niech wspólne cierpienie nie prowadzi do rozłamu, ale niech spowoduje cud pojednania. Warunkiem pojednania jest przebaczenie, które nie jest możliwe bez wewnętrznej przemiany i nawrócenia. Przebaczyć i pojednać się znaczy oczyścić pamięć z nienawiści, urazów i pragnienia zemsty. Znaczy uznać za brata nawet tego, kto nas skrzywdził, mówił do nas papież. Błagalne wręcz wołanie papieża Polaka o przebaczenie i pojednanie między ludźmi i narodami, a także o zgodę wewnątrz każdego społeczeństwa, stanowiło wyznacznik każdej pielgrzymki, a dla potomnych wytyczało kierunek i gwarantowało pokojowe współistnienie na ziemi. Określało nadzieję na nowy, lepszy świat. Stąd też Jan Paweł II został nazwany papieżem nadziei. To jedno z wielu określeń naszego papieża. Wystarczy choćby przeczytać wersety litanii do świętego Jana Pawła II. Zatem dlaczego papież nadziei? Zauważmy, że wszędzie, gdzie był, z kimkolwiek się spotykał, gdziekolwiek przemawiał czy pisał w dokumentach, wszędzie niósł nadzieję na zwycięstwo dobra nad złem, światła nad ciemnością, pokoju nad podziałami i niezgodą, miłości nad nienawiścią. Mówił: nadzieja zawiera w sobie światło mocniejsze od ciemności, jakie panują w naszych sercach. Jak zauważył kardynał Kazimierz Nycz, znamienną jest rzeczą, że jedna z najlepszych biografii Jana Pawła II, autorstwa George'a Weigla, nosi tytuł Świadek nadziei. A książka biograficzna, która powstała z dialogu z Vittorio Messorim, nosi tytuł Przekroczyć próg nadziei. Do nas papież kieruje prośbę. Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać. Reasumując,
Jan Paweł II pozostawił uniwersalne przesłanie dla potomnych o wielkości i znaczeniu przebaczenia i pojednania w życiu każdego człowieka, społeczeństwa, narodu i całego świata. Fundamentem zaś takich postaw jest miłość. Powołanie do miłości, rozumianej jako prawdziwe otwarcie się na innych ludzi i jako solidarność z nimi, to najbardziej podstawowe ze wszystkich powołań, mówił święty papież nadziei.